fajnie. Masło! Boję się, że nie pójdzie na raz. Cześć kochani, znowu jesteśmy w Championie na treningu i jak zwykle rozpoczynamy trening od bomby pokoju. Jedna miarka, ordynarność, dwie miarki, ekstraordynarność. 18 na zegarze, więc ordynarność. Trzy miarki, stan Buddy. Trzy miarki bez Smitha przenosisz się do Szambali, nie? I prawdopodobnie już nie wracasz. W każdym razie ordynarnie. Smacznego. Dobra, push siła, to też łyknę. Każdy dzisiaj siła, push. Czuję moc. Jest coś takiego. Bądź, nie załapałeś się, przekazywaliśmy sobie bombę pokoju. Ja nie potrzebuję bomby. Więc ja naturalna cytrulinka. Ja ci przekażę bombę pokoju, a ty mi dasz trochę cytru. Jaki masz smak? Nówka sztuka. Najlepszy smak na świecie, jabłko mięta. Smakuje jak tymbark. Pompo, przybywaj. O, droga Pompo. Patrz, z jakim uśmiechem na ustach, nie? Zwykle bierzesz coś takiego i ci wykrzywia ryj. A tutaj się cieszysz, to jest takie dobre. A może bierzesz co innego, dlatego masz krzywy ryj? Dobra, skończ nagrywać, okej? Okay? Wciut jestem zardzewiały, tydzień deloada, ale taki deload, że całkowicie bez siłowni było. No, ale git się czuję, czuję tą moc, czuję, że rozpierdolę. To muszę się dłużej dogrzeć. No. Paka 20. Paka 20 rozjebana. Na 5, tak jak miało być. Ale tutaj biodro spięty. Od razu wiem, że dużo jeździłem i siedziałem, nie? Te biodra po tym tygodniu, bo też po deloadzie jestem. Prawa ducha i prawa łydka. Też po deloadzie właśnie. Wszyscy wracają dzisiaj po deloadzie i robimy push siłę. Górę siłę. Zajebisty trening. Tak, i pączek robi tylko. Coś tam skacze po ścianie. Skakał przed chwilą na tej ścianie. I chodził na rękach. Jaka ostatnia rozgrzewkowa? Taka główna. Circle K życzy ci bezpiecznej jazdy. Przejedź się ze mną. Do końca. Kurwa jechać. Ale ją wyniósł z biodra. Po prostu. Chwalisz się, co ostatnio zrobiłeś. Dobra. Odpowiem o swojej skrusze. No więc parę dni temu, przedwczoraj, jak wróciliśmy z Krakowa, pierwszy dzień, pomyślałem, dobra, jedziemy po tygodniowym deloadzie. Tylko, że to był deload beztreningowy w ogóle. Miałem w planie 87,5 kg na 5 w trzech seriach, czyli o jeden więcej niż miesiąc temu. No i zrobiłem pierwsze podejście i miałem 0 powtórzeń. Więc stwierdziłem, że jebać to i zrobiłem tylko rehabilitację i wróciłem do domu. I dzisiaj jest ten dzień, nie? Więc mam stresa. Zwalam to na układ nerwowy. Był ciężki weekend. Co robisz? Nagrywam Robura, bo jest pierdolonym celebrytą i musisz się pochwalić, jak to jest silne. Na Instagramach i innych. Ja nie chcę się zaskoczyć, jak Sakier ostatnio. Ten stres w chuj.
Czekaj, bo ja też nie chcę się zaskoczyć, jak to się kurwa rozkręci. No też. Chuj tam. No nie, chyba jest bezpiecznie. 142,5. Cel przynajmniej 4. Bal. Cel bal. Weź, pokaż. Pokaż im i pokaż im, o co chodzi, dobra? Dobra. No i dobra. Bo nie wiem, czy zrozumieli, naprawdę. Nie wiem, czy wiedzą, o co chodzi tutaj, tak szczerze. Może im się pilnuje. Może im się tylko wydaje, nie? 3, 4. No, ale weź kurwa, żeby zrozumieli na 100%. Czekaj, mówią, że nie są przekonani jeszcze. Kurwa, no jeszcze wiesz, potrzebują dowodu, jeszcze nie dowierzają. To mało jest jeszcze dla nich. Jeszcze no właśnie, nie są przekonani właśnie, jeszcze. Właśnie tego potrzebują. Ja myślę, że teraz? No i bardzo ładnie. Że teraz to kurwa już skumali, nie? Masło! To była taka, to był taki dzik nad i. Kochana ma. To dłużej nie może już trwać. Sztanga tak do ciebie śpiewa. A, połączenie dwóch światów, nie? Skurwysyn wyciska. To już jest prawdopodobnie po czarnym lustrze, także widzowie będą kumać. A no, tak, na pewno. Tak. Będą kumać spór, nie? Weź na swój placek, dzieciaku. Tam jest. Wiem, że jesteście ze mną. W sercach. W sercach drzemie kalistenika, wiem. Tylko musi się obudzić. Obudźcie się. A dzisiaj jestem. Boję się. Boję się, że nie pójdzie na raz. To jest złe. To jest kurwa niedobre bardzo. Nie wiem, co zrobić nawet, jak nie pójdzie. Nie wiem, co wtedy. Co mam zdjąć? O 6? No. Po prostu nie pozwolę na to. Ale zrobię to starym oddechem. Kurwa, nie. Boję się. Ale poszło na 4. Miało być 4. 5. Ale ładnie. Bałem się za ciebie, że nie wiem, będzie jakaś sytuacja, że nie podniesiesz ani razu, albo że raz podniesiesz czy coś. No. Także git. To właśnie oddalę, nie? Zmęczenie. Gwiazda. Może jeszcze chcesz podpis przed serią mi dać na swoim zdjęciu, na swoim plakacie. Nosek przypudrujemy zaraz. Chciałem tylko powiedzieć, że 60 kilo między nogami i 40 podwieszone, także jedziemy. To jest dzik. A idziesz z tej strony jednak. Ale masz dobrą nutę, zazdroszczę ci. Tak? To jest dobre? No kurwa. No dobra. Nie wymówię, bo jest dzika nazwa. Masło. Okay. No dobra. To jest progresja do front lever.
krążą legendy już o tej figurze. Już? No, i odpoczynek. Co u was, chłopaki? O, HP. Aha, nic ciekawego, a ty, Robur, co? Tak samo. Rozgrzewam się, zaraz główna będzie. 75%, czyli 75 i na 8 powtórzeń. Dzisiaj jest pierwszy dzień w ogóle i pierwszy tydzień też mojego nowego bloku, teraz się to tak ładnie mówi, treningowego. No wcześniej miałem na barki priorytet. Teraz przechodzę na plecy. No i tak naprawdę to różnica jest jednego ćwiczenia, jeśli o to chodzi. Ale dużo się zmienia w cyferkach, także ćwiczenie wam pokażę dzisiaj. A jak ktoś chce więcej o cyferkach i o tym, jak ten priorytet na plecy narzucam, to Saker 4XL zapraszam jakoś w marcu pewnie. Jak chodzi o mnie, to skończyłem ćwiczenia statyczne i przechodzę do dipów, odciągania i pompek, żeby poprawić wytrzymałość. Czemu pełne ruchy? Mobilność w barkach, żeby troszkę zwiększyć. Trochę. Dobra, teraz jest coś ciekawego, można cię nagrywać. Wow. 7,6? Czy 7,5? Powoli do góry? Kurwa, jak mi gonię, panie. Ile masz? 8,5. To tak jakby wyciskał połowę twojej starej. Sakę. Tego nie puszczę. Raz też nie. Jakbyś wyciskał sakera bez kutasa. To już nie jest żart. To na 10 było czy na 8? Kurwa, widać mnie czy nie? Kiedyś robiłem w tym ćwiczeniu 20 kg, ergo wznosy bokiem, ale każdy, kto się mocno buja, nie, przy wznosach bokiem, polecam taką opcję. Już 100 razy ją polecałem, ale myślę, że warto ponownie, bo może ktoś nowy ogląda i generalnie to jest moja życiówka, nie? 15 kilo. Łokcie mieć, bo już tak do ciebie
Pewnie będą pytania o ten rashguard. To może powiemy troszkę szczegółów. To powiedz. Że ten napis to już jest prototyp praktycznie idealny, tylko dzika troszkę skracamy, troszkę podnosimy o 1,5 cm. No i R-ka nam tutaj uciekła, to ona będzie tutaj, bo to jest oryginalny dzik. A z tyłu będziemy mieli logo dzik i ono będzie z 2 razy mniejsze. I rashguard za parę tygodni będzie, nie? 2-3 tygodnie. Ale że wyśmienicie. No fajnie jest, naprawdę. Gruby materiał. Filmik będzie zablokowany właśnie przez tą nutę. No i właśnie, to jest to, co gadałem wcześniej, nie? Że ćwiczenie, które dodałem, bo z akcesoriów to robię tylko ćwiczenia na słabe partie. Ja też polecam tak podchodzić. Czyli z nosy bokiem i tak zwane narciarze. A propos olimpiady, która się dzieje teraz, igrzysk AWF, właśnie to robię. No i w Sakę 4XL zapraszam, wyjaśnię, jak zrobić z tego priorytet, nie? Idę sobie, idę, a robór już nawet zasnął. Saker stoi, owca też się w ogóle nie śmieje. Nic, spompowalibyście się, przeszlibyście na kalistenikę albo coś. Nie takie smutasy siedzą i zasypiają. No to chodź, kolego. Już. Nie no, w biurze się mnie nauczysz. W biurze się mnie nauczysz. Co ta kulturystyka robi z ludźmi? Słyszałeś go? Słyszałem. Miałem robić młoty, ale kurwa, takie mam tu dziwne. Wolę dzisiaj... Pozamiatamy. Jak wstaję, czuję zewnętrzną część kolana. No. A robór już się boi wstawać po przysiadach. Zakupy Koksa. Mari Nero. Zakupy Koksa, wersja po 2 latach. Dostawałem wiadomości, że to nie jest za dobre sushi, ale kurde, nie interesuje mnie to w takiej chwili. Widzę, od ostatnich zakupów Koksa się w dupie pojebało, jest nie? Od dobrobytu sushi. Dzisiaj zakręcony dzień, po prostu. Wołowinka. 2 lata temu bułki. Bułki i co ty tam na przykład brałeś? Wafle ryżowe, bułki. Kurde, co tam jeszcze było? Takie wiesz. I to jest to, co ja dalej biorę, a teraz sushi. No. Jeszcze kefir na popite wezmę, serio. Tak jest, po prostu mam ochotę na to. Mam masz jakiś tam ochotę zarys diety, nie trzymam kefir. Się tego, ale no też mam takie dni po prostu, że sobie opierdolę co chcę. Balans. Bo zakopałem się dzisiaj Chryslerem. Opowiedz o tej historii, co ci się stało. Mogę ci przesłać zdjęcie, wrzucisz do filmu, kto będzie składał. Ale miałem no i chcieli mnie ciągnikiem już wyciągać. 2 gości. Na takim zadupiu byłem aż. Ale później tył, przód, pchali mnie. Chuj, że ich błotem ochlapałem. Fajnie. Pokażę wam, co jest nowego w biedrze. Ta-da. $4.49 za 2 sztuki. $4.49 za 3,5 litra syfu. Tu mamy nawet więcej. Ja będę za tobą, dobra? Już tam nie będę się wciskał. Michał Sakowski, ale niezdrowe picie masz. A zobaczymy, co u owcy. Owca, widzę, że też kefir pijesz, a robór też pije kefir. W jakimś celu konkretnym pijesz kefir? Na żołądek teraz, bo mnie boli od tygodnia. Na stałe w diecie, czy po prostu, że żołądek boli? Żołądek, wiesz, i nie mam za bardzo z czego białka nabijać, bo tak to robię z serków wiejskich, większość z takiego cięższego nabiału. No i teraz widzisz, testuję te skyry od wczoraj, one są w miarę lekkie, żeby chociaż trochę tego białka nabić, no ale podejrzewam, że w diecie przez ostatnie tygodnie nie mam więcej jak 130 gramów. No ale to się nie liczy, bo tam żołądek cię bolał. A humus to sprawa Kai pewnie.
Tak, ale ja też psuję. Ale ja też jem. Jedyna rzecz, którą znalazłam, to jedną, którą mogę zjeść. Najczęściej tosty wlatują. Tylko, że robię zakupy w Carrefourze, tutaj nie ma takiego chleba, ale Płótka ma taki chleb czerwony, żytni. Płótka, pakowany w folię, żytni chleb. A te skyry mają dużo białka. Zapraszam. Te skyry mają z 10 czy 12, 12 na 100 i są bardzo leciutkie. No, a kiedyś nie było w Polsce w ogóle. Wreszcie do nas dotarło, nie? No. Pamiętam parę lat temu to w USA tylko oglądałem. Przed chwilą w Niemczech, nie? No właśnie, rok temu ponad. Że mają skyry. No, bardziej się jaraliśmy tymi twaróżkami, nie? Roberto, Mirinda, po prostu zachcianka. Typowa zachcianka. No też na dobicie węgli, co nie? Bo dzisiaj... Ile kalorii trzymasz? 4,5. 4,5. Tysiąca. A nie oczywiście. Ulałeś się tak za no mocno jak na 4,5, ale jak, nie, teraz jak będę na tam tyle? Się troszkę ogarniał, jakiś minikat wleci. Ale jeszcze dzisiaj nie wleci minikat. To wezmę sobie do sakera ten zestaw cały. To na jutro, na śniadanie. Wiesz co, ja chyba jem Kousakera, opierdolę. Bo teraz nagrywałem, nawet nie chce mi się myśleć, a Kousakera opierdolę jemka. A co? Ty pewny jesteś? A co? Czemu mi masz tak zabranie? Pytam. Nie, zabranie, tylko pytam, czy jesteś pewny. I na przykład pijesz tyle Pepsi Zero, absolutnie się nie boisz, że to negatywnie wpłynie na twój organizm, czy po prostu masz wyjebane? Jak to jest? Taka butelka jedna starcza mi na 3 dni. Aha. No to no nic nie mówię, bo ja potrafię przed biureczkiem w godzinkę taką opierdolić. I jeszcze chciałem ci powiedzieć, że Monster dziennie i powiedzmy właśnie taka butelka na 3 dni i to jest tyle, nie? A myślisz, że nic ci nie będzie przez to w przyszłości? Chuj wie. Po prostu jebać schematy, nie? Po prostu na dziś dzień nic na to nie wskazuje i nic więcej nie umiem powiedzieć. Wiadomo, że wszystko może okazać się za ileś tam lat. Ja też nic nie zauważyłem. W ogóle nie mieliśmy takiej sytuacji. Na przykład ja się spotkałem z tym, że ludzie mówią, że mają problemy żołądkowe po tych napojach zero, a ja teraz ograniczam po prostu ze względów takich, że dla mnie to jednak coś musi w tym być, że ten syf źle w przyszłości może wpłynąć, więc ograniczam, ale nic na to nie wskazuje do tej pory i ja potrafiłem kilka litrów dziennie, na redukcji potrafiłem kilka litrów na przykład Sprite'a Zero opierdolić i tak sobie siedziałem przed biurkiem i wpierdalałem, nie? Pamiętasz? Przez pół dnia. No ale nawet przy tej ilości nic mi nie było, a to chyba, nie wiem, świeciłem na niebiesko od aspartamu pewnie w nocy wtedy. Było no fajnie, jakbyś mnie przeklinał. To wypikamy, żeby YouTube. Uwaga, kto składa, wypika i przekleństwa. Dobra, kończymy. No. A już jest wydarzenie. Już jest, no bo już.